Previously on The Witcher Wild Hunt. Witajcie ponownie. Dzisiaj zaczynamy ostatnie przygotowania do bitwy z Dzikim Gonem. No i musimy porozmawiać z Avalachem, Triss, Yennefer i pomóż Ciri. No i dobrze, jeszcze wam pokażę na początek zadania, to mamy tylko to. Z zadań pobocznych został nam tylko Gwint. Zobaczcie, mamy same zadania z Gwintem. Zlecenia wiedźmińskie, to już sobie zostawiłem te najpotężniejsze na koniec. I teraz tak, jeszcze ekwipunku mamy ten cały secik. I potrzebujemy 30 poziom, aby wykuć sobie najlepsze miecze tego gryfa i 31, aby mieć ten pancerz, także... To będzie, myślę, że w następnym odcinku już zrobione. Idziemy pogadać do góry, nie? Tak, on jest gdzieś tam do góry. Tutaj? Chyba tu. Nie, tu jest Triss. Witaj. Ej, dobra, to z Triss pogadamy. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym nigdy bym nie dopuścił, żeby Ciri coś się stało. Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. O kurde. Jak idzie z Lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go. W zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. Lamberto. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy i Rity. A gdzie są? Wiesz, co się z nimi stało? Yennefer miała się dowiedzieć, gdzie jest Rita, a ja ustalić, co z Filipą. Wiesz, co ustaliła Jen? Musisz ją sam zapytać. Byłam zbyt zajęta sprawą Filipy. Dobra, to później do niej pójdziemy. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Ale to jest ciekawe, bo mieliśmy iść do Avalacha, wbiłem do Triss. Ale dobra, krótszą. Do sedna. W skrócie, cały czas była pod naszym nosem. Tu w tej karczmie. Zamieniona w sowę siedziała sobie na żerdzi z dwimerytową obrączką na nodze. Sowa Zoltana? Mhm. To czemu jej tu nie ma? Bo parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. No tak, cały Zoltan. Pojawił się tu pewien człowiek, oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali o sowę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd. Nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Fontannę? Spotkajmy się na miejscu. I teraz nie wiem, czy robić zadanie
Najpierw od Avallaha. A chodźmy od razu. Ta pod pasiflorą mogłaby się nadać. Dobra myśl. No to w drogę. Ciekawe, czy to ma jakiś wpływ później na zadania kolejne. Czy to już jest dowolność? No zobaczymy, zobaczymy. Przenieśliśmy się od razu. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir Megeila Feilte. Gremedvir. Degniskerle Espirsena a Ekleit. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak łaźnie. Dijkstra. Dijkstra. To on ją ma. Są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. Wow. Jeszcze z nim będą takie jaja? To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka. Musimy się pośpieszyć. Chodźmy. Idziemy do łaźni. Może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. No i dobra, i teraz mamy zadanie. Najciemniej jest pod latarnią. Styliz, więc... No zobaczę to. Chodźmy zadania. Aha, i porozmawiaj z Triz, to pewnie się zrobi. Tu mamy 28. No fajnie. Dobra. Udaj się do łaźni. Mam nadzieję, że zdążymy. Że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. To właśnie jest tutaj niżej, nie? Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców, a Filippa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej dwimeryt, Filippa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. Tutaj to było gdzieś. No, no. Dobra. No, deszczyk pada. Chyba nie docenili Filipy. Miałeś tutaj silną magię. Poddaj się! O kurde. To miejsce to labirynt. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Cholerni idioci! Za jest Filipa. Ja pieprzę. My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Idziemy razem. Nie ma mowy. Daj spokój, Geralt. Zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekała. Dobrze. Aha. Zaraz wracam. Co Filipie odwaliło? Pytaj Filipę. Ty, Dijkstra? Co tam? Biały wilku? Co się dzieje? Zaraza rzuciła na nich urok. Fuck! Człowiek Dijkstry. Dalej, kurwa! Nie przeklinaj mi tu! Śmierć za śmierć! Okej. Okay. Jeszcze dwóch, nie? Nie, oni są wyżej, dobra. Kurde, to jak mamy się dostać tu? Tym wejściem? A, tym tajemnym wejściem Dijkstry, dobra. Dobrze, idziemy, dobrze. Filippa, zaczekaj! Teraz jestem twoją panią, nie masz mnie chronić, rozumiesz? Bardzo rozumiem. Tam ci gadają jak z dzikiego gonu. Dalej giniesz. Nikt nie przejdzie. Niezła misyjka. Ej! Jeszcze troll. O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraz. Co ty gadasz? Na niego też rzuciła urok. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. K-
kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. No nie mów. Przepuścił mnie, ale jaja. Chcę ci pomóc. Pomóc mi umrzeć? Nie poczekamy. Nie wiem, co tu się będzie działo, ale... Chcę ci pomóc, powiedzmy. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Akurat. Nie dostaniesz mnie. Chcę ci pomóc. Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. No nieźle, żywiołak ognia. To Quen się przyda, na pewno. Kurde, co on robi? No chyba żartujesz. Ej, obrażenia od ognia. What? Ale miazga. Fuck. Szybko jedziemy na tanka. Kurde, się zjaram. Kurde, dam radę? Co tak nagle zamilkłeś? O kurde, ale rzeźnia. To jak ja mam tam wejść? Aha, chyba tu. Miazga. Dobra. Ale ja nie mam życia już. Czy nie mam szans z nią? Nie zasługujesz, żeby żyć. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Wiem, że będzie walka z nią jeszcze. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. Ale ciężka walka była z tym żywiolakiem. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Ona jest mi potrzebna? No dobra. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Długo czekałem na ten moment i wybacz, ale twoje plany interesują mnie tyle, co mahakamski śnieg. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła.
O. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? To biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kura. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. No. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz! Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku. I jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. Niech powie, ale tu będą niezłe jaja z tym Radowidem, Emhyrem i Dijkstrą. A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma! Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi! A potem... Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Tak. Przyjdę. Tam będzie zadanie jeszcze z tym Radowidem. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. Tyle? No to nieźle. Mnie tu jeszcze trzyma jaskółka. Ale zobaczmy. Mamy zadania... poboczne? Tak, racja stanu. Spotkaj się z Dijkstrą, Roszem i Talarem w magazynie. To będzie... zadanie ubiciem Radowida i to też będzie miało wpływ na zakończenie. O, jeszcze mamy jakieś zadanie Triss. No dobra, ale następnym razem pójdziemy już do Avalaha, później do Ciri. Tą rację stanu zostawimy sobie na koniec może. Także ja wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!